Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam. Nowy tydzień. Duchu Święty, stąp na nas, przyjdź. Daj nam siłę do życia. Daj, żebyśmy mieli gorliwe serce. Dzisiaj Ewangelia mówi o zgorszeniu. Pan Jezus mówi tak. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu na szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. To są bardzo ciekawe słowa Pana Jezusa. Biada, jeżeli przyjdą przez kogoś zgorszenia. Tymczasem Jezus gorszył. Jezus gorszył kapłanów, arcykapłanów, faryzeuszów, gorszył uczonych w piśmie, gorszył tym, że uzdrawiał w szabat, że czynił dobro, gorszył tym, że mówił o zburzeniu świątyni, że pokazywał, że w sercu przeżywamy Boga. I dzisiaj też tak jest. Jest ksiądz, który się uśmiecha i gorszy, mówią, nie wolno się uśmiechać, a inny jest smutny i gorszy, bo nie budzi nadziei. Mamy młodych w Kościele, to gorszą swoim sposobem modlitwę, a jak nie ma ich w Kościele, to jesteśmy zgorszeni, że nie ma młodych. I tak dalej. To jest bardzo relatywizujące dzisiaj, czy to jest zgorszenie, czy nie, zresztą nie tylko dzisiaj. Ale Jezus mówi, żebyśmy nie prowadzili do grzechu. Nieważne, czy ktoś powie, że jest zgorszony, ale żeby nie prowadzić do grzechu. Czasem jest dowcip, który coś zmienia, czasem jakiś podtekst, czasem jakieś jedno słowo, które jest tak powiedziane, że niszczy miłość, niszczy relacje i tego Pan Jezus nie chce, żebyśmy mieli prawego serca, żebyśmy byli ludźmi przebaczenia, a nie, że mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, a wcale nie odpuszczamy, tylko ciśniemy w jakimś tam swoim kierunku, niszcząc drugą stronę, drugą osobę. Nie niszcz dobra, a bądź tym, który prowadzi ku dobru, prowadzi ku drugiemu, prowadzi ku Bogu. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Chcemy dalej być w modlitwie. Modlimy się za zmarłych, modlimy się za tych wszystkich, którzy są już po drugiej stronie. A teraz posłuchajcie tego teledysku z mocnymi w duchu. Niech to będzie dalej nasza modlitwa. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.